Co za rodzina. I teraz Sebastian Szymański. Tak, no tak, ale ja bym dodał tylko jedną rzecz. Jak się patrzy na ten obraz z Boccellim, to jest słynne, że jeden obraz, jedno zdjęcie pokazuje więcej niż tysiąc słów. Ten klimat od razu to czuć. Tak, Sebastian Szymański. Ja cieszę się, że ta płyta wyszła. To nie jest płyta dla wszystkich. To jest elitarna rzecz. To są pieśni do tekstów Brandstettera, a przede wszystkim Karola Wojtyły. To są jakby dwa cykle pieśni. Tutaj w wykonaniu znakomitej Anny Mikołajczyk nie wiedział przy akompaniencie Marcina Tadeusza Łukaszewskiego. To jest muzyka współczesna, ale to jest muzyka współczesna, której można słuchać każdy. Nie tylko ci, którzy są obyci z muzyką no, wymagającą trochę większej wrażliwości, wiedzy i znajomości tematu. Z jednej strony powaga tekstu i muzyka, która musi nadążać za tym. I to jest bardzo ważne, że kompozytorowi udało się frazami dorównać do powagi tekstu. To nie jest tak, że oprawił dźwiękiem słowa, które obroniły się i broniły zawsze, bo poezja Karola Wojtyły to jest kanon naszej literatury i nie tylko naszej, bo światowej, ale on stworzył muzykę, która jest równym partnerem do tych słów, co jest bardzo ważne i chylę czoła przed kompozytorem i gratuluję jemu i wykonawcom, a także realizatorom, którzy to nagrali, bo to jest po prostu bajstersztyk w skali no, światowej. Kolejny album, który mógłby ukazać się pod każdym wielkim światowym szyldem, przynosząc chlubę i trafiając do tamtejszego katalogu ku chwale na wszystkie czasy. Polecam tę płytę, aczkolwiek ostrzegam, nie jest to muzyka lekka, łatwa i przyjemna, ale mądra na pewno. I jeszcze jedno.